Chciałem jeszcze raz powiedzieć, że moim zdaniem, chociaż tu nie wiem, czy się Wojtek Jankowski ze mną zgadza, czy nie, ale moim zdaniem zaproszenie Wojtka Olszańskiego do programu do mnie właśnie spowodowało to, czego zawsze chciałem, czyli żeby oni we dwójkę określili się z kim, to co ty powiedziałeś, określili się z kim trzymają i z kim chcą pójść tak naprawdę i kogo popierać. I tydzień od mojego tutaj nagrania z Wojtkiem Olszańskim, tydzień minął, gdzie praktycznie ja uważam osobiście, że ktoś tam pociągał konkretne sznurki, ponieważ środowisko kamratów mam już coraz bardziej wrażenie, że zrozumiało i rozumie, kim są ich idole i że to wszystko stara się dryfować w stronę Grzegorza Brauna. Ale niestety środowisko kamrackie już dokładnie wie, kim jest Grzegorz Braun w większości, bo nie powiem, że wszyscy, ale w większości i nie podoba im się to. Dlatego ten ruch był świetny, bo do tego momentu cały czas to było takie niby chcę, ale boję się, ale nie powiem, a tutaj musiało zapaść konkretnie decyzja, w jaki sposób i gdzie idziemy. I to posunięcie cały czas uważam, że było słuszne, Wojtku, mimo wszystko, bo wiem, że ty na trzeciej oglądasz. Uważam, że to było słuszne, bo w 7 dni wyjaśniliśmy, tak to by się ciągło jeszcze może miesiącami, a tak mamy ten temat z głowy. Zresztą sam nagrałeś kilka audycji na ten temat i sam rozmawialiśmy i powiedziałem ci, że rób tak, bo to jest dobre. I Tutaj, Bogdan, przerwę ci na chwilę, bo. byli też kamraci byli w Poznaniu i dokładnie przyznali mi rację. Ja powiedziałem, jak wy sobie to wyobrażacie, bo jest jedna sytuacja tego typu, że powiedzmy, że mamy tak naprawdę to zjednoczenie ponad podziałami, mamy ludzi, którzy muszą być wystawieni na przykład na listach. Mówię, jak wy sobie wyobrażacie, że na tej liście znalazłby się ktoś, kto powinien się znaleźć, czyli jeden z liderów, czyli na przykład pan Wojciech Olszański. I ja pokazałem między innymi nawet to, które ma nagranie, które wyciągnął Wojtek, jak się Wojtek Olszański, oczywiście to może być performance, to może być oczywiście specyficzna gra aktorska na jego programach, ale jak się na przykład odnosił do kobiet. Ja to też chyba mówiłem wczoraj na tym spotkaniu, gdzieś tam wieczorem jeszcze, że powiedział, że musi dać w mordę, ja nie pamiętam, może się pomylę. Nie, no Bogdan, ja ci przerwę, bo to wystarczy powiedzieć to, co do mnie mówisz, żebym straszył po prostu sznurem albo sugerował coś, po prostu wyzywał od czegoś, no to nie był performance, no to było, wiesz, wobec łysego chu, który występuje u ciebie w programie esbeckiej szmaty i tak dalej, no to tu nie można mówić o Ale performance. szczytem bezczelności, nie wiem, czy wy to wiecie i słuchaliście tego, bo jak ktoś nie słuchał tego z 25 czerwca, szczytem bezczelności pana Grzegorza Brauna było to, jak on chwalił Wojtka Olszańskiego za jego kwiecistą mowę, którą ma, tą czystą polszczyznę. No i właśnie to jest ta czysta polszczyzna. Hetman, nazwał go Jeżeli ktoś sobie hetmanem wyobraża, polskiej. przepraszam, przepraszam, jeżeli Dobra, ktoś sobie dobra, dobra. wyobraża, że ja jako jeden z liderów ZPP pozwoliłbym na to, żeby ktoś taki startował gdziekolwiek, gdzie jakakolwiek telewizja, jakakolwiek zrobiłaby z nas po prostu marmoladę. Marmoladę. Po prostu to byłaby totalnie, totalnie marmolada. I wy się zastanówcie, czy jeżeli mamy grać o Polskę, czy właśnie z takimi ludźmi, bo może to jest zły sposób, może my mówimy coś złego, może wy uważacie, że właśnie ta narracja jest dobra i trzeba pójść, bo trzeba, nie wiem, wziąć karabiny, armaty, proce, nie wiem, szable, siekiery, kusze i w ten sposób wygrywać. Wtedy może ta narracja jest okej, ale jak mamy to wygrać normalnie, jak normalna cywilizacja w środku Europy, to sorry bardzo, ale to po prostu się kompletnie nie mieści w tych ramach i to jest po prostu do zaorania cała organizacja, która miała być takiego człowieka wśród własnych, nie wiem, koalicjantów, jak to nazwać. Także ja cały czas apeluję do kamratów, wy się wszyscy w końcu otrząśnijcie z tego, otrząśnijcie się z tego, bo Polska jest w potrzebie, a czas ucieka. I ważne jest to, abyśmy się łączyli i szli razem, bo cel jest taki, jaki mamy wszyscy, czyli naprawienie Polski. Ale z normalnymi ludźmi i z normalnymi tak naprawdę pomysłami, a nie z szaleńcami i tyle. Mimo tego, że widać jest, co ci ludzie tak naprawdę sobą reprezentują, jakim językiem się posługują i w jakim kierunku zmierzają, co też oficjalnie mówią. I nie ma tutaj jak gdyby w ogóle co do tego wątpliwości już w tej chwili. Tu Bogdan, dobry komentarz, Ziemia jest płaska. Czasem oglądam dla relaksu patostreamy, to wiadomo kogo, ale jak zobaczyłem dawno temu forum wypowiedzi u kamratów, to bardzo zniesmaczony zmieniłem kanał.
dodam, że na ich streamach prawie same boty, no bo tak jest, to dokładnie tak jest. No i fanki, kobiety właśnie, te co powiedziałem, te co chyba lubią po prostu takie, że gdzieś jakieś po prostu traumy z dzieciństwa czy z młodości, albo bez ojca, albo bez, albo problemy z partnerami i szukają takich właśnie, którzy po prostu w mowie przynajmniej huczą, tak? Huczą i pokazują, co oni by nie robili i tak dalej, ale też należy spytać, czy jeszcze mogą coś robić. Już tak sarkastycznie. I naprawdę, bo no są rzeczy, które człowiek, jak ma troszeczkę w tej głowie inaczej poukładane, widzi. I ta zagrywka naprawdę z PJJ, moim zdaniem, jest dokładnie kierowana przez tych samych ludzi, którzy po prostu kierują panem Braunem. No. Słuchajcie, nie było nigdy takiej agresji jak do tej pory. Nigdy. Od momentu, jeszcze raz wrócę się do tego wywiadu z Wojtkiem Olszańskim tutaj na kanale. Nagle, słuchajcie, wszystkie możliwe środowiska zaczęły krytykować w ogóle nawet słowo zjednoczenie. Nawet pan Braun 25, słuchajcie, czerwca tam w Warszawie powiedział, że zjednoczenie to jest takie w ogóle złe, bo Pan Bóg każdego stworzył indywidualnie. Słuchajcie, jak ktoś nie wierzy, to posłuchajcie, a jak ktoś ma jeszcze wątpliwości albo nie chce mu się szukać, to niech wejdzie na mój profil, bo wyciąłem ten kawałek akurat i zamieściłem go na swoim profilu. Także no ja bardzo przepraszam, ale ja mam wrażenie, że ktoś tego zjednoczenia się zaczął bać. Zaczął się bać i zaczął, nie dość, że się bać, to zaczął wykonywać troszeczkę chyba nieprzemyślane ruchy, bo to, co zrobił pan Olszański, to jest kompletnie moim zdaniem nieprzemyślane. 3 dni, tak jak mówiłem, nagle negacja demokracji bezpośredniej, kolejne 2 dni negacja zjednoczonych ponad podziałami, kolejne 2 dni pan Braun, 7 dni życiorysa między audycją a tym, co miało miejsce. Ja mam jedno, odniósł się do jednego komentarza i w ogóle to chciałbym, żeby Hubert Drogosz się może wypowiedział, bo napisałeś coś takiego, Hubert. Widzę niestety, że tu też ślepa uliczka, bo dzielicie, a nie łączycie. Ja mam pytanie do ciebie. Z kim mamy się łączyć, o kim ty chcesz nam powiedzieć? Bo myśmy jasno i wyraźnie powiedzieli, że pan Olszański i pan Osadowski kumają się z panem Braunem. I tak naprawdę nie ma takiej ani takiego tutaj, słuchaj, brudu za paznokciem nie ma takiej możliwości, abyśmy się łączyli z panem Braunem. To powiedz mi, kogo my, z kim my się dzielimy, bo ja chciałbym, żebyś mi to powiedział. Proste pytanie, słuchaj, bardzo proste. Mówisz, że mamy się łączyć z panem Braunem, o to sugerujesz, bo może wyjaśnisz tutaj ideę swojego wpisu. Czy chcesz, abyśmy się połączyli z panem Braunem? Może mamy jakąś, nie wiem, brak wiedzy, o kogo chodzi. Albo czegoś się nie... Bo ja mam cały czas wrażenie, że wy czegoś nie rozumiecie. Wy sądzicie jako kamratów i do tego jest pan Olszański i Osadowski i kamraci, a Braun jest kimś innym. Nie. Pan Braun, Osadowski i Olszański to jest to samo. Z kim mamy się łączyć, się pytam. I dlaczego uważasz, że my dzielimy? My ostrzegamy, nie dzielimy. Bo nie pójdziemy z panem Braunem, a pan Osadowski i pan Olszański namawia do tego, żeby iść z Braunem. No to ja nie rozumiem. Możesz to uściślić? Chętnie zapoznam się z twoim tokiem myślenia. No bo ja może trochę zażartuję i trochę przegnę, ale może i koncepcja LGBT byłaby lepsza niż pan Braun. No ja uważam też chyba, że to by było lepsze w takiej sytuacji i z tym, co oni mówią, do czego dążą i co ewentualnie chcą zrobić, to też tak chyba uważam, że ta część, która jest tam w tym całym LGBT, w tym lewactwie, tam jest trochę wolnościowców chociaż, bo tutaj to jest po prostu wiadomo jaka opcja, no... Nie trzeba tego komentować. Ja jeszcze przypomnę, że pan jak to jest, Rafał Piech, moim zdaniem, co mnie bardzo denerwuje, jest jeszcze bardziej szczęść Boże niż pan Grzegorz Braun.